A w dalszej części ogród do strony zacienionej. Tutaj na początek jeżyna Henry'ego. Też tutaj ładnie się rozrasta, choć nie było w tym roku kwiatów niestety. No za każdym razem mam nadzieję, że w następnym będą, bo był raz, ale wtedy je mocno zmroziło i efektów nie było żadnych. Tutaj trzmielina Fortunego. Też taka fajna trzmielina. Jest to częsta podkładka pod takie ozdobne trzmieliny różnokolorowe. Tutaj zasiał się słonecznik. O, nawet taki słaby kolor wyszedł. O. No on taki jest oczywiście, nie taki jasny, ale jak tu zawsze widzę, nie tak jak trzeba się kolory trzymają. Tutaj dalej już ładnie też tutaj pomału drzewko rośnie kaliny sztywnolistnej. No w tym roku chyba w końcu zakwitnie. Tutaj pąki kwiatowe się szykują. Jest to gatunek zimozielony. Przypomina mi trochę z wyglądu drzewo cynamonowca kamforowego. Też ma taką podobną właśnie teksturę liści i kolory. Tutaj mahonia. Tutaj dalej schowane tutaj jedna i druga sztuka Fuchsii Magellanica odmiany Molien. Odmiany o białych kwiatach. No te to chociaż ładnie się trzymają w przeciwieństwie do tej jednej właśnie, której tu wspominałem w ostatnim filmiku. No a jednak tutaj jakoś ich nie atakują. No ale bo być może też właśnie były odizolowane i gdzieś może się kryje tam gniazdo tych przędziorków. Więc tutaj rosną ładnie i pięknie kwitną. Tutaj ta druga. Tutaj dalej jeszcze jeden imbir japoński, ale ten akurat zajebdenic rośnie, no był taki jakiś ogryzek i tutaj został. Rośnie ładnie, no on akurat się też nadaje też do takiej uprawy w donicy. Rośnie bardzo ładnie, no i także można mieć praktycznie równorzędne plony jak i z uprawy gruntowej. Można sobie na balkonie spokojnie taki imbirek uprawiać. No niestety liście nie są tak aromatyczne jak tego imbiru lekarskiego. Jadalne są, tak jak wspomniałem w filmiku, kwiaty, które tu akurat tutaj nie ma, no bo to dopiero w tym roku tutaj ładnie popuszczał, to jeszcze chyba nie wykształcił. Ale jadalne są z kolei pędy, tylko młode takie, nie takie stare, tylko takie pędy jeszcze dopiero co wychodzące. Można je też mocniej zakopczykować i w podobny sposób uzyskać coś takiego jak taki biały, białe szparagi. W taki sam sposób, żeby były zakopane, żeby przechodziły przez ziemię. Tutaj dalej Dahlia Imperialis. Już tutaj przewyższyła wysokościowo laurowiśnie wschodnie odmiany Rotundifolia. Pomału się już tutaj rozpędza. Jest to roślina dnia krótkiego do wzrostu. Do takiego intensywnego wzrostu i kwitnienia wymaga krótkiego dnia, poniżej 12 godzin. No i już jest praktycznie koniec sierpnia. 21 września już będzie te 12 godzin. I wtedy dopiero wystrzeli. No niestety. Niestety no, w naszych warunkach, no już wrzesień to już no jeszcze może być ładny, ale no już się zaczyna chylić ku upadkowi, powiedzmy, te warunki pogodowe. Ale już tutaj ładnie zdobi. Tutaj w podszycie tej części zacienionej, tutaj paprocie. Paprocie zimozielone, obok szczawik zajęczy. Też fajna roślinka na kanapkę. No, jak sama nazwa mówi, szczawik. Świadczy też o tym, jakich można się tutaj spodziewać listków. Typowo właśnie taki smak szczawiowy. A takie dwie ładne czuprynki wyrosły. I chyba tylko to tutaj chce rosnąć, bo tu jest bardzo ciemno, a one właśnie lubią takie warunki cieniste. Tutaj obok paproć zimozielona. Jest to gatunek. O, tutaj można sobie zobaczyć. Krytonium Fortunei Valclivicola. Obok języcznik zwyczajny. Paprotnik zaostrzony. Wawrzynek wilcze łyko. I jeszcze tutaj dwa paprotniki zaostrzone.
zanim w drugiej fazie kwitnienia obfitego fuksja magellanica odmiany Ricartoni. No jakie ona ma te kwiaty, no coś takiego, jest tutaj mocno obwieszona, nie widać tutaj dokładnie, ale jest tutaj pięknie pięknie zawiązane wszystko, się te liście, te gałązki się aż uginają od tych kwiatów. Może w przyszłym roku w końcu powędruje do gruntu, jak się w końcu to miejsce zrobi na nią, bo jest ona, jest to gatunek, który powinien te nasze zimy przetrwać w gruncie. Tutaj jeszcze obok roślina należąca do rodziny pieprzów, jest to tasmański pieprz górski, też bardzo fajna roślina, ciężka do dostania, jak to też sama nazwa mówi, no jest to gatunek spokrewniony też z pieprzem. Ma jagody, które spokojnie można zastąpić w kulinariach też jako zamiennik pieprzu, a nawet jakby tych jagód nie było, bo są to rośliny roślinopłciowe i potrzeba dwóch roślin męskiej i żeńskiej, no ja niestety mam chyba tylko te męskie, to można także użyć listków, które także mają taki sam smak jak i jagody. Po ususzeniu można też spokojnie użyć ich jako pieprzu. I ona też właśnie lubi w takich warunkach półcienistych rosnąć, pod koroną dużej metasekwoi. Dalej tutaj eukaliptusy, tutaj mam akurat dużo, w tym roku to głównie dominują tutaj właśnie eukaliptus cococifera, który w przyszłym roku powędruje do gruntu, no jak sporo mi ich wykiełkowało, to i sporo jest. Także szykuje się do sadzenia w grunt, ale to już dopiero w przyszłym roku. Obok z kolei drzewo butelkowe. Tutaj Magnolia grandiflora odmiany Exmouth, też pomału się regeneruje po tych tutaj dosyć złych doświadczeniach z gradem. Liście też tu oberwały, to są liście twarde, a co też o tym świadczy, że też tutaj poprzebijane w każdym miejscu, nie tak to tak. No cóż, w tym roku tak było. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ten grad tutaj mnie nie doświadczy. Tutaj dalej kuflik biały, już po przekwitnięciu, też sobie tutaj pomału szykuję już ostatnie przyrosty do zimowania. Tutaj Asimina triloba, jest to ciekawa roślina spokrewniona z czery moją, należąca do rodziny magnoliowatych, czyli ma dość spore kwiaty, no, nietypowo jak na drzewo owocowe, takie no, może nie jak ręka, ale takie trochę mniejsze. I no, bardzo dobre owoce, które mam nadzieję spróbuję. Tutaj dalej kolejna Dahlia imperialis, tym razem taka odmiana o takich ciemniejszych liściach i takich opalizujących liściach. No to nie wiem, czy też kamerka tutaj to pokaże, jak pokaże, ale tak ładnie się błyszczą, mają taki ciemniejszy nalot tutaj wokół liści. W ogóle ogólnie jest taka jakby ciemniejsza i też trochę wolniej rośnie, nie jest taka wysoka jak ta zwykła Dahlia imperialis. No zwykła, niezwykła Dahlia imperialis. A tutaj pod spodem kolejne papryki Poupila. Mam ich tutaj naprawdę kupę. Jeszcze zobaczymy, co zrobię z tymi, jak wszystkie podejrzewają. No tutaj naprawdę ładnie się rozrosły. Obok mały banan Musa velutina. Tutaj maureli. Regeneruje się po takim dość słabym przezimowaniu. W zasadzie no to odzyskał może praktycznie to, co miał w zeszłym roku, czyli przyrostów w górę na razie nie było. Mam nadzieję, że w tą zimę przetrwa trochę lepiej. Tutaj dalej granat, małe drzewko grejpfrutowe, palma Butia odorata, tutaj mały Feniks teoprasti, tutaj
duże drzewo grejpfruta z pestki. Tutaj dalej, tutaj trochę powiedzmy, że nowość. Tutaj w miejscu dawnego tej gołębnika no została taka kupa gruzu. To zamiast ją tylko po prostu oczyścić i zostawić trawę, dlaczego by, jakżeby nie inaczej w moim przypadku nie zbudować jeszcze jednego ogródka. Już takiego bardziej warzywnego, owocowego. Tutaj rosną borówki amerykańskie, no, które no, w zasadzie głównie na te borówki powstał ten ogródek, bo to są już mojej w desperacji praktycznie. Bo są posadzone te borówki, bo na działce nic z tego nie będzie. Ziemia jest może tam dobra, jest może wszystko, ale jednak z podlewaniem jest tam bardzo ciężko. Także i z tymi przymrozkami wiosennymi ładnie się zapowiadały, ale wszystko praktycznie poprzemarzało. Dlatego tutaj zostały przesadzone. Tutaj nawalone jest ziemi kompostowej, wymieszane z torfem kwaśnym, jeszcze dodane tutaj siarczku amonu też sporej ilości, tak żeby tą glebę dodatkowo zakwasić. No i już te moje, mam tu taki miernik do mierzenia kwasowości gleby, no i gleba tak ma około 4,5, w niektórych miejscach jest no około 5 kwasowości, no to jeszcze mogłaby być trochę niższa, ale na początek już niech tam na razie będzie. Tutaj na pewno będą rosły dużo lepiej. I tutaj tak w sumie, żeby coś trochę tu jeszcze przed jesienią zapełnić ten kawałek, tutaj też w sumie eksperymentalnie już posiałem jakieś tutaj podstawowe warzywa, żeby zobaczyć w ogóle jak to tutaj będzie rosło. No tutaj też widać, rzodkiewka no rośnie no standardowo, jak to rzodkiewka. Już jest pora też na wysiewy rzodkiewki, więc jest tutaj dobrze. Tam dalej taki rządeczek sałatki. Tutaj sadzonki pietruszki tej naciowej. Tutaj z tego tej kupy gruzu, które tutaj było po tym gołębniku, został tylko ten słonecznik, więc po prostu został wykopany, przekopany i z powrotem tutaj wsadzony. Tak, żeby to jest w zasadzie jedyna pozostałość po tym. Tutaj ziemia została wybrana tak gdzieś na około, na wysokość łopaty, no może półtorej łopaty, gdzieś tak. Półtorej łopaty to na pewno na tą głębokość i tu ziemia została całkowicie wymieniona, bo był tutaj taki typowy gruz, który się tutaj w zasadzie do niczego nie nadawał, tylko na trawę. Więc także tak tutaj powstało. Tutaj jeden kawałeczek, tutaj taki podniesiony do góry. Pod przyszłe jakieś też warzywa. Warzywa takie pnące, może właśnie się tutaj albo jakieś będą ogórki. Być może spróbuję właśnie też i tego fasolnika tutaj. A zobaczymy. I oczywiście w przyszłym roku na miejsce słonecznika prawdopodobnie powędruje tutaj bananowiec, no, jak żeby inaczej. Chodzi mi tutaj o tego Musa Dwarf Orinoco jako banan na owoce i myślę, że to będzie już dobre miejsce tutaj dla niego. W zasadzie jedyne takie w miarę tutaj porządne miejsce i tam będzie próbował swoich sił w przyszłym sezonie. A resztę tutaj miejsca zajmują także tutaj przyniesione z innej lokalizacji tutaj Kunigamia lanceolata, tutaj jedna, druga. Tutaj oleander, tutaj także w trakcie rekonwalescencji kalmia przesadzona z ogrodu, bo też tam ona także wymaga podobnej ziemi jak i borówki. W zasadzie to jest, można powiedzieć, że to w sumie to jest taka borówka ozdobna, ponieważ kwiaty ma ozdobne, ale jakby się ktoś przyjrzał, to są zbudowane dokładnie w taki sam sposób jak takie z borówki amerykańskie. W zasadzie można powiedzieć, że kalnia to taka zimozielona borówka amerykańska, tylko że jej owoce też nie są może do jedzenia, ale jest to, można powiedzieć, dokładnie to samo, tylko w takiej wersji ozdobnej. I tu jeszcze został także tutaj w tej części sosna pinia i na koniec eukaliptus parvula, ten, który mi tutaj praktycznie od ziemi odbija, no może niekoniecznie całkowicie od ziemi, no taki tu wysokości widać pieniek, no i w tym roku na pewno będzie bardziej solidnie okryty. No już sporo tutaj odbił, ale miało być inaczej, także tak to jest na tą chwilę. Tutaj jeszcze mi zostały
szklarnię, ale to już może w następnej części. Pozdrawiam.